Co sądzisz o takim samym rozwiązaniu, jak zrobiono w Warhammer Online? Oficjalne serwery zostały zamknięte, stoi jeden priv i dogadali się twórcy i mają ich pozwolenie. No kurde! No to by było piękne! To jest piękna opcja! Jakby, słuchajcie, ile gier upadło i nie miało nigdy szansy na to, żeby zaistnieć ponownie. I ja myślę, że to jest super fajne, bo, uwaga, jakby gra w rękach prywatnych ma większe szanse na to, że będzie, kurde, dalej istnieć i funkcjonować i będzie w zdrowym stanie. Przede wszystkim, no tutaj chyba najbarwniejszym przykładem byłby Wildstar, nie? Wildstar jest gierką, która, kurde, przeżyła niesamowitą tragedię, bo gra próbowała przede wszystkim... Powiem tak, wydaje mi się, że Elder Scrollsy nigdy chyba nie konkurowały z World of Warcraft na takiej zasadzie, że miały taki agresywny marketing. Było parę takich gier, które bardzo mocno uderzały w... Bardzo mocno uderzały w World of Warcraft i próbowały tak zrobić. Takim najbardziej barwnym przykładem, jaki mogę podać, który tak bezpośrednio konkurował, był Rift. Swojego czasu Rift miał takie reklamy, że nie jesteśmy już w Azeroth i tak dalej. Pamiętam na MMO Champion, tym starym, właśnie sobie wchodziłem i gdzieś tam czytałem artykuły, to widziałem właśnie, że tam były takie, nie? I właśnie kwestia jest taka, że oni tak mocno uderzali w to, że wiecie, nie jesteśmy w World of Warcraft, nie jesteśmy już na Azeroth, tak dalej, tak dalej. No a ostatecznie jakby skończyło, ta gra jak skończyła, dzisiaj chyba jest dostępna darmowo na Steamie chyba, ale nie wiem, kto to tam dokładnie to prowadzi, nie? I teraz kwestia jest taka, że niestety, ale często gry, które sobie nie poradzą, o, Wild, to jeszcze co do Wildstara, Wildstar też był fajną gierką, który też uderzał właśnie w World of Warcraft, na zasadzie, oni uderzali w takie klimaty, że o, no my mamy trudne rajdy, tak jak kiedyś pamiętacie ten stary feeling, i oni zrobili w zasadzie to, co w zasadzie ich dobiło, to, że oni przywrócili 40-osobowe rajdy i różne takie, wiecie, rzeczy, które w klasiku ludzie bardzo kochali i ludzie mieli takie, o wow, ale klasik, kurde, super. To jeszcze było przed erą w ogóle takich nostalgicznych. Ja myślę, że oni trochę się pospieszyli, nie? W tamtym momencie. Bo dzisiaj oczywiście to zostało zweryfikowane, ludzie się rzucili bardzo mocno na tego, bardzo mocno rzucili się na ideę klasika i jakby zostało to przyjęte. W tamtych czasach ludzie to odebrali dosyć opacznie, na zasadzie zbieranie 40 osób w momencie, kiedy wszystkie MMO dostosowywały swoje gry pod jakiś hybrydowy gameplay albo pod jakieś tam dostosowywanie się pod ilość graczy na rajdzie i tak dalej, to Wildstar poszedł, nie, my chcemy kurwa 40-osobowe grupy. I to tą grę bardzo mocno dojebało, nie? Ja myślę, że ta gra miała jeszcze problemy z interfejsem. Moim zdaniem był bardzo nieczytelny w wielu miejscach i mógłby być trochę lepszy. Cały telegrafowany gameplay również może sprawiać wrażenie takiego, wiecie, chaotycznego bardzo, nieskładnego. O, tam był jeszcze ten. Natomiast kwestia tutaj jest taka, że no gra ostatecznie upadła i została totalnie wyłączona. I teraz gra została wyłączona i co dalej, moi drodzy? I teraz prawa do marki, nie wiem kto teraz dokładnie posiada, ale nikt nic nie robi w zasadzie z tą marką. Wiem, że pojawiły się jakieś tam jakieś pogłoski o tym, że są jakiś prywatny serwer ma powstać, ale on nie jest jakby robiony przy błogosławieństwie tych oryginalnych twórców. Ja myślę, że oryginalni twórcy sobie gdzieś tam... Ole w lawie, że się wpierdzielił. Oryginalni twórcy raczej mają to, że czekają na może na lepszy okres czy coś, nie wiem, trudno mi kurczę powiedzieć, czekaj, muszę odsunąć, what the fuck. Czekają na lepszy okres i może gdzieś tam kiedyś wypuszczą jeszcze tą gierkę, nie wiem. Ale, jakie są negatywne rzeczy przejęcia albo umierania gier? Bardzo często takie gry trafiają na wysypisko śmieci, albo na taki śmietnik. I teraz gry później bardzo często przez swoje sukcesy są wyprzedawane, prawa do nich są wyprzedawane, do różnych firm, takich jak Gamigo, czy jakiś Gameforge, inne takie, tam chyba Gameforge też, Gameforge się nazywało, nie wiem, coś takiego, nie pamiętam. Ale to są takie firmy, które skupują trupy MMO, przywracają te wreszcie serwery, ale wprowadzają te gry w taki tryb zombie. Czyli nie dodają już aktualizacji, nie robią tak naprawdę nic z tą grą, gra po prostu sobie żyje, ale jest wjebane tam tyle mikrotransakcji, I gra jest dostosowywana pod to, aby jak najwięcej monetyzować po prostu, nie? I niestety te firmy mają to do siebie, że
że właśnie ich ta gra nie obchodzi konkretnie, więc oni biorą, reanimują tą gierkę i jakby później jest, kurde, możesz sobie w nią pograć i tyle, nie? Ale dlatego myślę, że prywatna inicjatywa jest o tyle fajna, że ludzie raczej chcieliby z pasją do tego podejść. I tak prywatne serwery najprawdopodobniej będą zarabiać, bądźmy szczerzy. W World of Warcraft było dokładnie to samo, że w World of Warcraft właśnie też przywrócili tego klasika, czy jakieś przywracają tam, nie wiem, wodki na tak. Jakby dzisiaj to trochę inaczej wygląda, bo dzisiaj to Blizzard w zasadzie to daje, więc jakby ja nie widzę mniejszy sens na prywatnych serwerach grania, ale prywatne serwery nadal mają to do siebie, że skupiają pewną specyficzną taką specyficznych ludzi, grupę ludzi, którzy grają zupełnie inaczej niż ci ludzie, którzy grają na retailu na przykład, nie? Ja osobiście uważam, może to jest kontrowersyjne, ale pod wieloma względami community na prywatnych serwerach jest o wiele lepsze niż na live serwerach, zwłaszcza jeżeli chodzi o klasika World of Warcraft, nie? To tamto tak trochę średnio funkcjonuje, więc uważam, że takie przywrócenie, kurczę, niektórych gier, jak chociażby to z tym Warhammer Online, gdy deweloper mówi, że nie chce nic robić z tą grą, ale ty możesz sobie, kurczę, wejść i zrobić sobie ten serwer, postawić, nawet coś na tym zarabiać, no to jest, kurde, win. Dopóki oczywiście ta prywatna inicjatywa nie będzie jakaś tam toksyczna, ale wątpię, bo myślę, że to jest projekt bardziej, kurde, z pasji, a przy okazji można sobie coś tam zarobić, no myślę, że to jest, kurde, gites. My nie? Bo najczęściej twórcy priwa chcą monetyzować te serwery i raczej mało kto chciałby się zgodzić, aby ktoś inny korzystał z własności intelektualnej, więc przy tym to jest zrozumiałe. Powiem wam tak, jedna rzecz muszę powiedzieć. Off top taki. Gram już, moi drodzy, 7 godzin i przez 7 godzin po prostu gęba mi się nie zamyka. Ryja nie zamykam i powiem szczerze, taki intensywny weekend mam. Ja przez weekend gram, kurde, raz tutaj 12 godzin, tu 10 godzin, tu coś tam. I kurde, ja tyle gadam, że mnie, kurwa, gardło zaczyna boleć. Ale dobra, lecimy dalej. Oni totalnie nie zarabiają na tym serwerze. Znaczy, nie wiem, jak to tam wygląda. Wiem, że prywatne serwery, na przykład na Tibi, Open Tibia Server, OTS-y, mają to do siebie, że zarabiają, tak? Mają swoje jakieś tam wersje tych... swoje wersje... jakieś tam... Ło, kurde, jaki delf zajebisty. Taki wielopo... Ja pierdolę, to fajnie to wygląda, ja. Dobra, ciul, lecimy. Fajny delwik, podoba mi się. Delwy to są takie jakby mini dungeony tutaj. Takie mini instancje na parę osób. Ale możesz też solo sobie robić, fajnie. Właśnie oni sprzedawali swoją wersję premium account i tak dalej, jakieś kosmetyki. No i tego typu rzeczy, więc oni też na tym zarabiali i w WoWie zarabiali i wszędzie zaraz zarabiają, nie? Więc jakby no to rzadko kiedy zdarza się, że żaden serwer prywatny nie tego. Nie będzie pobierał żadnych opłat ani nic, chociażby nawet na utrzymanie serwera. O kurde, ale mnie tu wydupiło. Tak BlackRock powinien wyglądać. Totalnie, no. No totalnie tak powinno to wyglądać. Bardzo ładnie, fajnie to wygląda. Super, dobra, zbieramy. Czy nie wiedział, Sky Shardy to są takie... jak trzy zdobędę takie kryształki, to dostaję jeden punkt umiejętności, który mogę wydać sobie na mojego speka i tak dalej, tak dalej. Jedynie dobrowolny możesz na czymś a la Patronite wpłacić na utrzymanie serwera. No to widzisz, no to akurat mamy tutaj przypadek, myślę, że fajnego, uczciwego podejścia. Górowska Spira. Więc to jest akurat fajne podejście ze strony tych deweloperów. A ja myślę, że prywatne serwery to byłoby, kurczę, rozwiązanie git. Bo jakby teraz w przypadku wielu gier, no mamy sytuację taką, że gry nie ma i nie będzie. Elo, to ja wolałbym, żeby ktoś prywatnie odpalił serwer, nawet sobie na tym zarabiał jakoś w jakiś tam nieinwazyjny sposób, kurde, bo nie wiem, będzie ściągał jakiś tam, nie wiem, premium account, albo Patronite, albo nie wiem, jakieś tam leciutkie jakieś tam opłaty za co, nie wiem, gra jest free to play, nie będzie jakoś mega mocno wpływało to na grę, to spoko. Myślę, że takie podziękowanie za utrzymywanie serwera, spoko, nie? Return of Reckoning, tak się nazywa ten priv. O, proszę bardzo. Ale jeszcze się chyba nie spotkałem z takim czymś, żeby deweloper zgodził się oficjalnie na możliwość hostowania prywatnego serwera danej gry. Bo oni nie robią nic z tym. Jakby, ja nie wiem, jak to wygląda prawnie, ale prywatne serwery muszą niestety borykać się często z tym, że ich funkcjonowanie nie może sobie tak istnieć. Głównie ze względu na prawa autorskie.
bo ochrona swojego marki, swojej IP i tak dalej jest bardzo ważne. Jeżeli nie będziesz chronił i aktywnie, że tak powiem, korzystał ze swojej marki i tak dalej, to może nawet dojść do tego, że stracisz prawa do swojego własnego produktu, nie? I dlatego właśnie należy przeciwdziałać właśnie tego typu rzeczom, jak na przykład kradzież, używanie jakieś wolne tych twoich rzeczy i tak dalej, więc to trzeba się tego wystrzegać, więc ciekaw jestem, jak to gdzieś tam się ma, nie? Mają umowę jakoś podpisaną, no chyba, że mają jakoś dobrze skonstruowaną umowę, to wtedy spoko, nie? Metin 2 jakoś funkcjonuje, no właśnie, no mówię,